Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj rozpocznę od dwóch fragmentów, obydwa z listów Świętego Piotra. Drugi list Świętego Piotra, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu do dziewiątego, to będzie ten pierwszy fragment. Ten list, jako już drugi, piszę do Was, umiłowani. Pobudzam w nich przypomnieniem. Waszą czystą myśl, abyście zachowywali w pamięci wcześniej wypowiedziane słowa świętych proroków i otrzymane od waszych apostołów przykazanie Pana i Zbawiciela. Gdzie najpierw o tym się dowiadujecie, że na końcu dni przyjdą szydercy z szyderstwem i pójdą za swoimi rządzami i mówić będą, gdzie jest ta obietnica jego przyjścia? Przecież od dnia, kiedy ojcowie powymierali. Wszystko się trzyma jak od początku świata. Oni bowiem nie chcą wiedzieć o tym, że dzięki Słowu Boga niebiosa były od dawna i że Ziemia z wody i przez wodę razem zaistniała, że właśnie przez takich ówczesny świat uległ zagładzie, wodą zalany, że obecne niebiosa i Ziemia dzięki temu samemu Słowu zachowane są dla ognia, strzeżone na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. To jedno, niech Waszej umiłowani nie uchodzi uwadze, że jeden dzień u Pana jak lat tysiące, a tysiące lat jak dzień jeden. Nie opóźnia się Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy za odwlekanie uważają, lecz dla naszego dobra jest opieszały, bo nie chce, aby niektórzy ulegli zgubie, ale by wszyscy doszli do nawrócenia. I drugi fragment będzie. Pierwszego listu apostoła Piotra z czwartego rozdziału, od 17 do 19 wersetu. Bo czas, by sąd od domu Boga się rozpoczął. A jeśli najpierw od nas, to jaki na końcu będzie sąd nad tymi, którzy są nieposłuszni Ewangelii Boga? Jeśli nawet sprawiedliwy z trudem wchodzi do zbawienia bezbożny i grzesznik, gdzie się znajdzie? A zatem także ci, którzy według woli Boga doznają cierpienia, niech swoją duszę polecają wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc. Koni, niedawno powiedziałem takie kazanie pod tytułem Przebudzenie rozpoczyna się ode mnie. Jest również książka o takim samym tytule. I właśnie w tym kazaniu też zwracałem uwagę, że jeżeli ma nastąpić przebudzenie, a wierzę, że Bóg właśnie chce jeszcze, aby kościół się przebudził, i aby ludzie doznali właśnie przebudzenia, aby poznali kim jest Jezus, no to przede wszystkim, żeby to przyszło, to wszystko musi najpierw rozpocząć się w nas. Pod tym kazaniem i też w innych nagraniach moich, gdzie właśnie mówię o przebudzeniu jest dużo komentarzy właśnie wyśmiewających, że o, kolejni mówią o przebudzeniu już ileś razy to słyszałem, słyszałam i wciąż tego przebudzenia nie ma. No słuchajcie, właśnie w tym pierwszym fragmencie, który czytaliśmy, o tym pisał apostoł Piotr: że będą ludzie, którzy będą szydzić. Co prawda, oni tutaj szydzą nie może z przebudzenia, ale szydą z tego, że przyjdzie Pan Jezus ponownie. No i gdzież on jest? Czemu jeszcze nie przychodzi? Ale tam dalej jest wyjaśnienie, że Pan Jezus nie przychodzi jeszcze na sąd, jeszcze nie ma końca świata, dlatego że można powiedzieć, że jest taki trochę opieszały, że jeszcze czeka, dlatego że chce, aby jak najwięcej osób poznało Ewangelię, aby jak najwięcej osób usłyszało i nawróciło się do Boga, aby odstąpiło od swoich grzechów. W tym celu właśnie chcę, aby lud przebudził się, aby powstał z tych martwych, aby właśnie uwierzył Ewangelii. I tutaj mówimy o przebudzeniu. No ale ani przyjścia Pana Jezusa nie ma, ani też przebudzenia. Wiele osób to powie, wiele to zauważy, i no, trzeba im też przyznać rację. Były jakieś przebudzenia na świecie, w historii o tym możemy poczytać, ale czy w ostatnich czasach możemy dostrzec przebudzenia, czy w ogóle możemy dostrzec przebudzenie w Polsce? Generalnie, no niestety, musimy szczerze powiedzieć, że nie. I nie dostrzeżemy tego przebudzenia, dopóki to przebudzenie nie rozpocznie się na początku w kościele. Jeżeli pomyślicie sobie, no ale jak w kościele przebudzenie, przecież w kościele są wierzący ludzie, więc po co tam jest przebudzenie? No właśnie, w kościele powinni być wierzący ludzie, czyli ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, każdemu Jego słowu, odrzucili grzech, a Duch Święty ich wypełnia i prowadzi. Ale w tym drugim fragmencie też przeczytaliśmy i wyraźnie apostoł Piotr mówi, że sąd Boży rozpocznie się od Kościoła. Sąd Boży nam się kojarzy właśnie z końcem świata i z tym, że Pan Jezus przyjdzie i będzie wszystkich sądzić. Natomiast no, pismo święte wyraźnie pokazuje, że sąd rozpocznie się, ale ten sąd będzie składał się z wielu przewodów sądowych, z wielu rozpraw. A to wszystko rozpocznie się właśnie od kościoła. Ta pierwsza rozprawa sądowa będzie dotyczyła kościoła. Ale co więcej, Wam powiem, ona się już rozpoczęła. To nie będzie tak, że przyjdzie Pan Jezus, weźmie kościół i On go osądzi. Wcale nie. Dokładnie możemy poczytać w Piśmie Świętym, że jak przyjdzie Pan Jezus powtórnie na Ziemię, to Kościoła tam nie będzie. Nie będzie miał kogo sądzić, ponieważ Kościoła nie będzie. Ten Kościół będzie wcześniej osądzony, a właściwie już zaczął być osądzony. Bo właśnie sąd rozpoczyna się od Kościoła. Ten sąd już zaczął się. Zaczął się od dni ostatecznych. A kiedy zaczęły się dni ostateczne? Ano 2000 lat temu. Ano, wtedy, kiedy właśnie zapoczątkowany został Kościół, i już od tych pierwszych dni rozpoczyna się sąd nad Kościołem. I dzisiaj również sąd rozpoczyna się nad Kościołem, bo właśnie ten sąd nad Kościołem jest przebudzeniem dla Kościoła. To, że ludzie przychodzą do Kościoła, to, co, że mówią wierzą, to jest jedno. Ale owoce pokazują, kto jest naprawdę wierzący, kto wierzy słowu Jezusa Chrystusa. I ten sąd polega na tym, że to są ludzie oddzieleni właśnie od tych, którzy naprawdę mają serca wierzące ku Bogu, a ci, którzy mają tylko Jezusa Chrystusa na ustach i nic więcej. To jest ten sąd, ale to jest też przebudzenie dla Kościoła, kochani. I tak musi być, bo to przebudzenie rozpoczyna się ode mnie, czyli od ludzi w kościele. I musimy sobie to uświadomić, żeby dalej wyszło przebudzenie na innych ludzi, na ludzi niewierzących. To pierw musi być przebudzenie w kościele. Muszą być kozły oddzielone od owiec. Ci, którzy jak mówiłem, mają Jezusa Chrystusa na ustach, od tych, którzy mają rzeczywiście Jezusa Chrystusa w sercu. I tak to wygląda. I wiem, że to od niektórych śmieszy. A co ty opowiadasz? No przecież czytam Słowo Boże. Będzie jak najbardziej przebudzenie. Bóg chce, aby ludzie uwierzyli. Ale też mówi wyraźnie. Kościół pierw zostanie osądzony. I już jest osądzany. Możemy to widzieć przez... Kolejne etapy historii: jak Kościół zachowywał się podczas II wojny światowej, jak zachowywał Kościół się podczas stanu wojennego, jak Kościół zachowywał się podczas ostatniej pandemii i jak dzisiaj po tej pandemii również Kościół się zachowuje. Wyraźnie widzimy, że to są wszystko sądy nad Kościołem. Pokazuje się, kto i dlaczego. Wierzy, jaki ma interes w, tym, w, tej, w tej wierze? No tak, niestety pokazuje się, że wiele osób ma interes w wierze, i te osoby są oddzielane po to, aby właśnie ci, którzy nawet nic nie mają wspólnego z Kościołem, z Jezusem Chrystusem, którzy są na zewnątrz, mogli też poznać Jezusa Chrystusa, ale poznają go tylko i wyłącznie przez tych, którzy Jezusa Chrystusa. Mają w sercu tych, którzy są właśnie w kościele. Więc, kochani, sąd czy przebudzenie? Jedno i drugie. Pierw sąd nad kościołem, i dla niego jest to przebudzenie, a następnie, kiedy kościół zostanie oczyszczony, wtedy rozpocznie się przebudzenie i ono się wyleje. Nie będzie inaczej przebudzenia. Nie, ludzie inaczej nie trafią nowi do kościoła, o ile. Kościół się nie przebudzi, dopóki ci starzy, którzy tam po prostu niepotrzebnie zabierają miejsce, przychodzą, bo chyba tylko lubią, nie wyjdą z tamtą nie zostaną odłączeni, to inaczej nowi ludzie w Kościele się nie pojawią. Kochani, tak wygląda przebudzenie. To nie jest mój pomysł, o tym możemy również poczytać. Teraz czytaliśmy w Piśmie Świętym, ale i to składają świadectwa ludzie, którzy. Tej historii właśnie również przeżyli to przebudzenie. Zawsze jest tak samo. Tak samo się to zaczynało. Przebudzenie od tej społeczności, oczyszczenia, zwrócenia się ku Jezusowi Chrystusowi. Podporządkowaniu całego życia Jezusowi Chrystusowi i wsłuchiwanie się tego, co Jezus Chrystus nakazuje, a nie jaki ja mam pomysł na życie. Dostosowanie tego życia do Chrystusa. A nie Chrystusa do mojego życia. Skoro mamy nowe życie, kiedy jesteśmy nowymi ludźmi, to pierwszy jest Chrystus, a potem wszystko do niego dostosowujemy. Nigdy człowiek nie jest nowonarodzony i nie może być nowonarodzony znaczy, tylko może mówić, skoro swoje stare życie zostawia, a dołącza do tego Chrystusa. To nie są ludzie nowonarodzeni. Ci ludzie z całą pewnością będą osądzeni w kościele i niestety zostaną potępieni przez Jezusa Chrystusa, nie przez mnie. Pozdrawiam serdecznie, błogosławię i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.